31 marca około godziny 17 doszło do zdarzenia drogowego na ulicy Żeromskiego w Bielawie. Kierująca samochodem marki Volkswagen straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w latarnię, a następnie dachowała. Poszkodowana doznała urazu ręki, gdzie została opatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego i odwieziona na dokładne badania do szpitala. Na miejscu pracowała policja, zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa i zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy oraz pogotowie energetyczne. Droga była zablokowana przez około 1 godzinę. Później ruch odbywał się naprzemiennie.